Manko, prosiliście mnie o moją wersję bocznego troka, więc dzisiejszy odcinek poświęcimy bocznemu trokowi i kilku protipom, co robić, żeby wyeliminować skręcanie się bocznego troka. Na początek zacznijmy od tego, że możecie stosować taki trójramienny krętlik, ale dzisiaj wyeliminujemy go z mojej metody, ponieważ ja go nie stosuję. Ten krętlik najczęściej może być przyczyną złamania się waszej sekcji szczytowej. Po prostu przez nieuwagę możecie go wciągnąć w szczytową przelotkę i złamać w ten sposób swoją wędkę. Dla komfortu pracy, no i żebyście lepiej widzieli, użyję żyłki w kolorze czerwonym. Mógłbym użyć jakiegoś sznurka, żebyście lepiej widzieli, ale mam nadzieję, że przy tym świetle zauważycie wszystko doskonale. Okay. Zacznijmy od tego, że z naszej linki musimy na jej końcu zrobić pętelkę, po prostu. Czyli mamy takiego, no lubimy takiego lupa, tak? Ta pętelka, o, niełatwo jest to złapać, patrząc się przez kamerę, musi zostać w tym miejscu zamknięta. Czyli mamy coś takiego, tak, tutaj stworzyłem sobie taką pętlę i w tym miejscu będę ją wiązał. Zawiążę ją po prostu używając podwójnego węzła, tak żeby się ten węzeł tutaj na dole nie przesuwał i tej pętli mi nie zamykał. No i dobra, zobaczcie, cały ten zestaw jest tutaj, tak, ta pętelka, ale musimy ją zamknąć, więc mamy tutaj nasz odcinek, który musimy związać podwójnym węzłem właśnie po to, żeby ten węzeł nie zjeżdżał w dół, więc robimy sobie tutaj takie zagięcie, tak? I teraz uwaga, muszę tutaj wyjść spoza kadru i tą końcówkę przekręcamy, przekładamy przez tego lupika tutaj raz. Jeżeli bym tylko zostawił raz, to ten węzeł by zjechał w dół i zamknął nam no, tego lupa, więc nie mielibyśmy żadnego bocznego troka, więc przechodzę po raz drugi. To gwarantuje nam, że ten węzeł nie będzie zjeżdżać. No tutaj sobie oczywiście ten luźny paseczek dotniemy, tak, jego nie będzie. Tyk, pfu, już go nie ma. No i mamy. No i mamy teraz taką, słuchajcie, mamy teraz taką pętlę. Przechodzę na szerszy kadr. No i zwróćcie uwagę, jest pętla, tak? Jest pętla, ona jest tutaj zamknięta z pominięciem krętlika. Normalnie ten element, czyli tą główną linkę, która idzie do kołowrotka, wiązalibyście do tego elementu. Jeden stroków do tego i drugi stroków do tego elementu. Ale tak jak już mówiłem, taki krętliczek może być przyczyną złamania sekcji szczytowej. Pominęliśmy go, mamy tego lupa, co teraz robimy? W środku tego lupa, gdzieś mniej więcej tutaj, odcinamy, a właściwie przecinamy jeden z elementów pętli. Najlepiej w połowie tego całego lupa. No i zobaczcie teraz. Pyk, tutaj jeden element luźny i to jest ten krótszy trok, a tutaj element drugi, czyli dłuższy trok. No i teraz zobaczcie, w tym naszym klasycznym wariancie, jak widzicie, mamy dwa elementy na tym bocznym troku, czyli ciężarek i haczyk. Oczywiście wszystko przeskalowane, bardzo duże, żebyście lepiej mogli zaobserwować, co tutaj się dzieje na ekranie. To, co tutaj widzisz, to klasyczny boczny trok, czyli dłuższe ramię uzbrojone w hak, krótsze dociążone. Czas na protip numer jeden. Boczny trok na odwrót, czyli metoda, którą stosuję bardzo często łowiąc na zbiornikach, które pod lustrem wody są mocno zarośnięte i tu ciężarek pełni również rolę atraktora, ponieważ wzbudza zainteresowanie wśród ryb kryjących się właśnie w tej roślinności. I zarówno w tym wariancie, jak i w poprzednim wariancie ciężarek jest po prostu odpowiedzialny za robienie zamieszania pod wodą. No i teraz szybki pro tip numer 2. Słuchajcie, do bocznego troka najczęściej korzystacie z takich przynęt jak twisterek i moim zdaniem to on właśnie najczęściej powoduje, że wasz zestaw się skręca. Dlaczego? No ponieważ ta przynęta najczęściej obraca się wokół własnej osi, kiedy ją prowadzicie i to powoduje, że ten dłuższy trok, do którego jest ona zmontowana, będzie się po prostu okręcać. On okręcać się, będzie się okręcać, w związku z czym będzie się skręcać razem z tym trokiem, no i to na koniec jak wyciągniecie, to będziecie mieli taką spiralkę.
Aby tego uniknąć, możecie zrobić tak, że przewlekacie tego twistera centralnie przez środek jego ciałka idealnie. Wtedy to rzeczywiście w jakiś tam sposób niweluje tą całą historię skręcania się tego dłuższego troka. Możecie też korzystać z przynęt, które są dedykowane do bocznego troka. Zobaczcie, dzięki kształtowi, jaki został osiągnięty w designie tej przynęty, ta przynęta będzie po prostu zachowywać się w ten sposób, że nie będzie się skręcać po prostu. Jej kształt nie pozwala na to, żeby skręcać trok. Możecie też korzystać z takich robali, pijawek czy też jawików. Generalnie protip numer 2 wjeżdża, co zrobić, żeby zredukować okręcanie się waszego zestawu, jeżeli nie korzystacie właśnie z trójramiennego krętlika, a często używacie właśnie twisterków. Dobra, uzbroiłem na szybko, tak bym powiedział, w partacki sposób tego twistera. Fajnie, jakby on oczywiście zmieścił się cały na haku, ale tak jak pamiętacie, ten hak jest przeskalowany. Ale nawet gdybyście kiedyś nie mieli haka mniejszego, a chcieli łowić w ten sposób, to tego typu zbrojenie wcale nie jest błędne. Dobra, ale zajmijmy się eliminacją okręcania bocznego troka. Żeby to wyeliminować, korzystam z takich ołowianych ciężarków. Ja tutaj użyłem bardzo lekkiego. 0,14 grama. Zacisnąłem go sobie tutaj w tym miejscu na około 1,5 cm przed haczykiem i to powinno zagwarantować mi, że ten twister będzie się mniej okręcał lub po prostu to okręcanie całkowicie się wyeliminuje. Natomiast jeżeli nie macie takich ciężarków pod ręką, możecie też skorzystać na przykład z główki jigowej, oczywiście główki jigowej 0,5 grama, 0,8 grama, żeby ta główka za tym trokiem nie opadała w tym samym tempie, dlatego że trok jest taką metodą, która ma jakby w jak najbardziej naturalny sposób imitować tą naszą przynętę, która włóczy się za ciężarkiem. Z mojego doświadczenia fajnie, jeżeli ten trok, na którym prowadzicie przynętę, jest co najmniej dwu lub trzykrotnie dłuższy od tego troka, na którym macie zapięty ciężarek. No i macie cała filozofia bocznego troka. Metoda wam się sprawdza, to tutaj plusik i udostępnijcie dalej. Pozdro.